Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na partię klasyczną, czyli taką, która była rozegrana kiedyś przez mistrzów świata. Tutaj akurat mistrzem świata był jedynie Boris Spassky, który grał kolorem czarnym. Partia pochodzi z 1955 roku, a białymi grał Paul Keres. Dawno nie było tego zawodnika, tego szachisty, arcymistrza na moim kanale. Bardzo ciekawa postać, estoński arcymistrz, który rywalizował no, głównie z Alekhinem w zasadzie o tytuł mistrza świata, ale niestety czterokrotnie w turnieju pretendentów zajmował drugie miejsce i nie doszedł do skutku mecz z Alekhinem. Druga wojna światowa przerwała te wydarzenie, aczkolwiek Paul Keres jako jeden z nielicznych tuż przy Wiktorze Korcznoju między innymi wygrał z 9 mistrzami świata w szachach. Chyba jeden z najwybitniejszych szachistów, nie mistrz świata w historii. Moi drodzy, zapraszam serdecznie do analizy. Partia myślę, że ciekawa i bardzo pouczająca, szczególnie dla osób początkujących. Postaram się tutaj wyjaśnić co i jak. Dosyć łatwo to szło. Uwaga! D4, skoczek F6, C4, E6, skoczek F3, czyli na razie mamy taki gambit hetmański, można powiedzieć, lecz no, jeszcze nie gambit hetmański, powiedzmy. No, po ruchu B6 mamy taką obronę hetmańsko-indyjską, a po ruchu prostym E3 teraz w dzisiejszych czasach się na przykład widuje takie posunięcie, no ale ruch E3 jest jak najbardziej prawidłowy i po tym posunięciu tutaj goniec zagrywa na B7, co automatycznie nam mówi, że jest to taki system Spaskiego, który gra właśnie sam autor. Goniec B7, tutaj te figury dobrze spoglądają w pole E4, ale białe się nie przejmują i grają po prostu rozwojowy ruch. Goniec D3, goniec E7, roszada, roszada. No, wszystko jest w porządku, rozwijamy figury i gramy sobie w szachy. Jak grać dalej? Otóż, białe mają dobry plan, poprzez ruch B3 wstawić sobie gońca. No tak można grać, tak trzeba grać nawet i tak się gra. D5 ze strony Spaskiego, goniec B7, wszystko tutaj się zgadza, skoczek na D7 i skoczek C3. I zobaczmy, że wszystkie figury białych są w grze, roszada również, to samo się dzieje u czarnych. Wszystko wygląda, no można powiedzieć, niemalże wzorowo. No i jak grać dalej? Tutaj czarne grają C5 i zobaczcie, jaka jest mocna walka w centrum. W takich sytuacjach no, należy się zastanowić, czy wybić na D5, czy wybić na C5, czy w ogóle nie wybijać i dać tę możliwość przeciwnikowi. Otóż w takich sytuacjach nie musimy się śpieszyć mocno z wybiciem, chyba że mamy jakiś konkretny plan. Tutaj białe zagrały hetmanem na E2, ale z reguły najczęściej się zbija właśnie pionkiem z C na D, żeby powstała taka mniej więcej struktura. I no tutaj można sobie spokojnie, fajnie grać, próbować nawet wybijać i zostawić wiszące piony przeciwnikowi. No takich pozycji rozgrywane było mnóstwo, jest to pozycja równa i no, decyduje siła gry. No ale tutaj można by gdybać, w partii poszło inaczej, hetman E2 też ciekawe zagranie i po tym posunięciu tutaj czarne zbiły piona na C4. Czym odbić? Otóż białe decydują się na odbicie pionkiem z tego względu, że jak będzie wybicie na pewno jakby było wybicie na D4, no to też odbijamy pionem i mamy tutaj też te wiszące pionki. One mogą być silne, mogą być słabe, to wszystko... Teraz to jest wszystko, że tak powiem, sprawa otwarta. To zależy od tego, jakie ruchy będą wykonywane z jednej i z drugiej strony. No ale, moi drodzy, tutaj czarne się nie decydują na to i Spassky zagrywa hetmanem na C7. Takiego ruchu się w ogóle czarne nie obawiają, gdyż ten skoczek tylko jednorazowo tego hetmana by atakował. Hetman poszedłby na B8, potem by został odpędzony i wróciłby na C7 i wszystko by działało. Więc tutaj białe się nie kłopoczą, nie grają tego posunięcia, a zagrywają wieżą na D1. Bardzo ciekawe zagranie. No, w tamtych czasach no, to było no, prawie 70 lat temu, więc dobre szachy kiedyś grano w dobrych czasach, właśnie bez komputerów. Wymyślano sobie plany. No i to jest dobry ruch rozwojowy. Wieża idzie tutaj na wolną linię. Tak po prostu. Wieża AD8. No i teraz właśnie zauważymy za chwilę sens tego posunięcia wieża D1, bo białe zagrywają takie pewne posunięcie na małe komplikacje, na jakąś małą zadymę. Można spróbować sobie pomyśleć samemu, zatrzymując materiał. Jest to posunięcie D5. Ruch D5 no, prowokuje tutaj do wybicia, bo zobaczcie, atakujemy 1, 2, 3 razy, a bronimy tylko 2 razy pionkiem i skoczkiem. No więc teraz tak. Tu białe planują za chwilę zagrać E4 i w ogóle te centrum białych byłoby świetne. W połączeniu z takimi gońcami, które patrzą w króla, no rewelacja. Więc czarne decydują się na bicie. Białe decydują się, przepraszam najmocniej, nie decydują się na bicie, to jest... to jest wariant poboczny. Tutaj czarne zagrały A6 i już za chwilę mówię co dalej. Ja tutaj bym od razu po A6 grał E4, to jest bardzo dobre też posunięcie, lecz w partii poszło inaczej, ale już mówię, żeby tutaj nie mieszać za dużo, co by było po wybiciu, bo trzeba się zastanowić, jak 3 razy atakujemy, 2 razy bronimy. No i uwaga, po wybiciu na D5, jakby zbił skoczek na D5, no to generalnie możemy zbić gońcem na H7. No bo jak król zbija, to skoczek zbija, goniec zbija, wieża zbija. W pionach jest porówno, ale ten aspekt tej wieży, która może tutaj za chwilę sobie zagrać na H5 i próbować atakować króla po wolnej linii, może być taki może niekoniecznie decydujący, bo tu komputery mają trochę inne zdanie, chociaż białych pozycja jest minimalnie, tak ciutkę lepsza, chociaż ciężko to zawsze stwierdzić w tego typu sytuacjach, gdy tu są na przykład 3 piony na jednego pionka. No i może czarne nie chciały pójść na taką opcję. Jak poszło? Po ruchu A6 białe miały inne plany. Ja bym tu, powiem Wam szczerze, od razu zagrał E4. To mi się tak podoba, ale białe zbiły pionka. To też ma jakiś sens, no bo zobaczcie skoczek G5. Jest bezpośredni atak w piona E6. No tutaj trzeba też jakoś zareagować. Mianowicie... w partii hetman zagrał na C6. Widzimy, że broni pionka i jednocześnie jest ukryty mat. Tylko że sprawdźmy, czy można by było zagrać na przykład tutaj skoczkiem na E5. To jest takie prowokujące posunięcie do zbicia na E6 i pytanie, czy można zbić tego pionka na E6 skoczkiem, wiedząc, że hetman nas zaatakuje i będzie dawał mata na G2. To znaczy będą dwie groźby. Otóż można. Po takim wybiciu i hetmanie na C6 mamy świetne zagranie skoczek D5, tylko to też wymaga troszeczkę obliczeń. Po tym ruchu bicie na D5 nie przechodzi z tych samych względów, że co tutaj do końca nie zostanie zbite, to zawsze jakieś tam H7 grozi. No, generalnie tutaj też jeszcze goniec E4 ze związaniem, więc nie można bić po prostu na D5. I teraz jakby hetman wybił na E6, zauważmy, że figurę więcej chwilowo mają czarne, to skoczek na F4. I ten hetman nie ma dobrych miejsc, żeby uciec i bronić tego skoczka, więc po zagraniu z powrotem tutaj można by było zbić gońcem, a zobaczcie, że skoczek ładnie na G2 broni pionka. A na przykład po takim zagraniu G5, gdzie byśmy chcieli tego skoczka odpędzić, no to tutaj skoczek D5 wszystko pięknie broni. No cóż, tak nie poszło. Poszło inaczej. Skoczek G5, hetman C6 i teraz posunięcie F4. Przyjemny ruch z pożytecznym pionki do centrum. Ładnie tutaj te centrum ogarniają, a przy okazji jest obrona przed matem. H6 ze strony czarnych, skoczek na F3 wrócił, no i hetman wrócił również na C7. No tak, tutaj czarne grają, powiedzmy, starają się grać poprawnie, może jakiś ruch E5 jest szykowany, zobaczymy. Skoczek szuka lepszej placówki, zobaczcie, ma ochotę na widełki tutaj, na wieżę i gońca. No wybicie na pewno gońca byłoby fajne ze strony białych. Ten goniec zagrywa jednak na D6 i takie arcymistrzowskie nieco posunięcie, warte uwagi. Właśnie na takich partiach na przykład ja się wychowywałem, co było wspaniałą rzeczą dla mnie osobiście, gdyż można było zrozumieć pewnego rodzaju ideę, jakieś plany, jakieś takie właśnie rzeczy, niekoniecznie debiuty, bo debiuty również tam troszeczkę można było liznąć, ale polecam serdecznie analizę klasycznych partii, szczególnie dla osób początkujących lub takie osoby, które mają powiedzmy, no to też ciężko powiedzieć, jaki jest przestrzał kategorii, czwarta, trzecia, do pierwszej, do kandydata. Zresztą ja chyba analizowałem namiętnie, na pewno do kandydata na mistrza, może i dalej. Już tego nie pamiętam. Goniec na B1, rozgadałem się trochę. Goniec B1, wieża z F na E8, no i hetman F2. Hetman zmierza na skrzydło królewskie. Skoczek F8 ze strony czarnych, hetman G3 i skoczek na H5 goni hetmana, więc na H3 świetnie ten hetman tu się ustawia. Tu się nie boimy takich ruchów jak goniec C8, nie obawiajmy się tego, czego jeszcze nie ma. Po takim ruchu oczywiście jakiś tam G4 też istnieje. Skoczek wrócił jednak na F6 i tak można powiedzieć, czarne stoją troszkę w miejscu, ale też trzeba przyznać, że dosyć stabilnie, bo ciężko ugryźć przeciwnika w tej sytuacji. No białe próbują, uwaga, skoczek G6, próba wymiany, poszło E5, no i E5 jest takim ruchem chyba nieco słabszym, tutaj białe się popisują już dosyć ciekawym zagraniem, mianowicie jest to skoczek D5. Pojawiła się opcja skoczka do centrum, no i białe to od razu wykorzystują. Po wybiciu gońcem na D5, białe wtrąciły bardzo ładny ruch pionkiem na E5. Tutaj zobaczcie, jest dobra obrona tego pionka, a przy okazji wisi tutaj goniec. Duże komplikacje. Prawdopodobnie jakby tu goniec się pokusił o bicie na C4, no to chyba jakieś takie tutaj chocki, klocki wchodzą, rozbicie króla. Tak mi się wydaje, że tutaj mogłoby być groźnie. Ja tego nawet nie brałem pod uwagę, bo prawdopodobnie różne takie rzeczy mogą tutaj się pojawiać. Goniec jednak zbił tego piona i skoczek zbił tego piona, dzięki czemu bronimy na C4 i goniec ma ucieczkę i zagrywa na E6. Więc hetman musi również uciekać i w tym wypadku nastąpiła wymiana i posunięcie B5. Moi drodzy, pozycja białych jest komfortowa, zdecydowanie. Musimy również uważać na te pionki, bo jak one się rozszaleją i nam przygniotą gońce, to może być ciężko, ale na tę chwilę te gońce są rewelacyjne. W połączeniu ze skoczkiem, który jest w centrum i hetmanem, który patrzy na króla wolną linią, coś musi się tutaj już powoli zaczynać dziać. Znaczy coś wisi w powietrzu, tylko jeszcze nie wiadomo co. No i białe zagrywają teraz wieżą na F1. Posunięcie chytre, bo grozi zbicie na F6. Więc teraz skoczek zagrał na D7. Niestety jest to kluczowy i przegrywający ruch w tej partii. I tutaj zachęcam do zatrzymania materiału i znalezienia opcji dla białych. Komu się udało, to gratuluję. Bardzo ciekawy ruch i rzadko też spotykany, dlatego też między innymi wybrałem tę partię. Uwaga, tutaj hetman zbija na G7. To nie jest jeszcze mat, bo widzimy, że przecież goniec nie broni hetmana. Więc król... Znaczy w tej sytuacji czarne się poddały. Dlaczego? No bo król zbić musi oczywiście i skoczek D7 tutaj jest szach. Okazuje się, że wieża broni tych dwóch pól razem z gońcem. Gońce tutaj atakują króla. Goniec po przekątnej również tutaj nie pozwala królowi poszaleć. No i skoczek tutaj... No wszystko jest kontrolowane w każdym razie. Jest masakra. Jedyne wolne pole to jest na G8. Więc po tym ruchu na G8 tutaj nastąpiłby znowu szach. Król znowu musi pójść na diagonale lub na F7 i na przykład po takim zagraniu jest skoczek D5 z szachem i po król G8 po prostu wybijamy hetmana z figurą więcej, z prostą wygraną końcówką. Myślę, że taka dosyć sympatyczna partia. Dzięki serdecznie za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.